Kain i jego potomstwo. Droga Kaina. Morderstwo Kaina było widocznym rezultatem fałszywego pojmowania służby i oddawania czci Bogu. Fundament był zły. Zatem nic też dziwnego, że wzniesiona na nim budowla była nie mniej zła i do niczego nieprzydatna. Co więcej, cała ta sprawa nie zakończyła się na morderstwie, na zabiciu Abla. Kain brnął coraz dalej w zło. Wysłuchawszy, co Bóg miał do powiedzenia na temat jego zbrodni, uciekł, oddalił się od jego oblicza, a przez głęboką nieznajomość Boga, będącą skutkiem jego niewiary, zwątpił w możliwość przebaczenia. Zbudował miasto, a w jego rodzinie znajdujemy wszelkich możliwych mecenasów pożytecznych i upiększających życie zawodów, uprawiających rolę, muzyków i obrabiających metale. Nie znając istoty Boga, Kain uważał swój grzech za zbyt wielki, aby mógł zostać mu przebaczony. Jego postawa nie wynikała wcale z rozpoznania wagi jego grzechu i skruszonego serca, lecz z głębokiej, smutnej niewiedzy co do istoty Boga. Właśnie to jego myślenie odnośnie do Boga zdradzało straszny owoc upadku w grzech. Nie pożądał przebaczenia, gdyż nie pragnął w ogóle Boga i jego obecności w swym życiu, ani też nie miał zrozumienia dla tego, w jaki sposób grzesznik może się do Boga, do Niego zbliżyć. Był na wskroś zepsuty Kain. Kain był na wskroś zepsuty i Kain znajdował się na zgubnej drodze. Kain posiadał tylko to jedno pragnienie, aby odejść jak najdalej od obecności Bożej oraz rzucić się w wir świata i jego rzekomych atrakcji. Kain sądził, że jest w stanie poradzić sobie świetnie bez Boga, bez Niego. I Kain myślał, że może wieść szczęśliwe życie, dlatego też Kain zainwestował wszelkie swoje siły w upiększanie świata, aby uczynić świat jak najprzyjemniejszym miejscem pobytu. Chciał zyskać dla siebie sławę i uznanie. Zapomniał przy tym całkowicie, że świat leżał pod przekleństwem, a on, Kain, sam był wiecznym tułaczem, cyganiątkiem. Biedne cyganie. Taka była droga Kaina. I tą drogą śpieszą dzisiaj miliony ludzi, którzy przez swoje postępowanie na żadną z właściwych dróg nie wchodzą. Przez swoje postępowanie za żadną cenę nie chcą wyrzec się religijnych nawyków, lecz koniecznie chcą ofiarować coś Bogu, coś dla Boga uczynić, coś dla Niego uczynić, jakoś Bogu się przysłużyć, jakoś Mu się przysłużyć. Ludzie ci uważają za jak najbardziej słuszne przyniesienie Bogu, przyniesienie Mu owocu swojej własnej pracy. Z takim sposobem działania ręka w rękę idą dążenia do uszlachetniania świata i urządzenia życia w jak najpiękniejszy, najprzyjemniejszy sposób. Boży środek zbawienia ma moc oczyszczenia i usunięcia tego, co skażone, ale człowiek ten środek Boży odrzucił. Zamiast tego człowiek uchwycił się kurczowo swych nieudolnych metod polepszania i naprawy świata. Na tym polega droga Kaina. Wystarczy, że rozejrzymy się chociaż trochę dookoła, a natychmiast zauważymy, jak bardzo również i dzisiaj droga Kaina, droga ta cieszy się ogromną popularnością i ma rzesze gorliwych zwolenników. Chociaż świat splamiony jest krwią kogoś większego od Abla, krwią samego Chrystusa Jezusa, Pana, Syna Bożego, to człowiek nadal usiłuje uczynić z niego
jak najprzyjemniejsze miejsce dla uciech i rozkoszy. Człowiek nadal usiłuje ze świata uczynić jak najprzyjemniejsze miejsce uciech i rozkoszy. Tak jak niegdyś w dniach Kaina, brzmienie cytry i fletu zagłuszało krzyk krwi zamordowanego Abla, tak i dzisiaj ucho człowieka słucha chętnie wszystkiego, byleby nie przesłania Golgoty. A człowiek swój wzrok kieruje chętniej na wszystko inne, byleby nie na ukrzyżowanego Chrystusa. Nie tylko dookoła widzimy tego typu ludzi. Jest to bardzo zatrważające. I nie tylko dokłada się wszelkich starań, aby zaspokoić wszelkie potrzeby człowieka jako wrażliwej istoty, lecz niespokojny, wynalazczy duch ludzki nieustannie wyszukuje rzeczy, które wydają mu się godne pożądania i zdobycia. Nie tylko ich pożąda, ale żyje urojeniem, że życie bez tych rzeczy byłoby nieznośne. Tak więc na przykład podróż, która może jeszcze 100 lat temu trwała długie tygodnie, można dzisiaj odbyć w ciągu kilku godzin, przy czym, gdy z jakichś powodów przedłuży się ona kilka minut, człowiek natychmiast się uskarża, nie znosi trudów i wysiłku. Człowiek taki używa osiągnięć cywilizacji i techniki, jakby myślał, że już wkrótce stanie u progu tej cudownej epoki, gdzie morza już nie ma. Jest to oczywiście aluzja do stanu opisanego w objawieniu Jana, 21 rozdział, pierwszy werset. Chodzi o zniesienie wszelkich barier i przeszkód. W ścisłym związku z powyższym istnieje cała gama tak zwanych religii. Do wyboru, do koloru. Bo ogólnie rzecz biorąc, człowiek wcale nie chce wyzbyć się religii. Nawet ateiści są bardzo religijni. Człowiek musi przecież czynić coś szlachetnego i mieć pole do popisu. Wielu gotowych jest nawet, aby poświęcić religii 1/7 swojego czasu, albo jak to nazywają, sprawom wiecznym. Tym samym do ich dyspozycji pozostaje 6/7 ich czasu, który wykorzystują skutecznie na swoje własne sprawy i zainteresowania, choć myślą, że pracują na konto wieczności, w rzeczywistości czynią to dla siebie. Na tym polega droga Kaina. Na tym polega droga Kaina. Jakże zupełnie inna jest droga człowieka wiary. Abel odczuwał piętno, ciężar, piętno przekleństwa i przyjął je. Widział wyraźnie skażenie, jakie rozprzestrzeniło się przez grzech i w świętej energii wiary złożył w ofierze to, co w słuszny przed Bogiem sposób rozwiązywało kwestię grzechu. Szukał i znalazł miejsca azylu w samym Bogu. I zamiast wznieść sobie miasto na tej ziemi, znalazł na niej jedynie swój grób. Ziemia, która objawiła w całej pełni ducha i, aktywność Kaina i jego rodziny, była odtąd splamiona krwią sprawiedliwego człowieka. Natomiast dzisiaj ta sama ziemia, na której żyjemy, splamiona jest krwią Syna Bożego. Ta sama krew, która usprawiedliwia Kościół Boga, potępia świat. Wierzący dostrzega okiem wiary ten ciemny cień, jaki krzyż Chrystusa rzuca na blask tego przemijającego świata. Przemija bowiem kształt tego świata. Tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, 31 werset. Już niedługo nastanie koniec tego świata.
Za drogą Kaina idzie jednak błąd Balaama i bunt Korego. I to możemy przeczytać w 4 Księdze Mojżeszowej, 16 do 17 rozdziału oraz 22 do 24 rozdziału. Co się stanie, gdy przybiorą one swój pełny kształt? Otchłań otworzy swoją paszczę, aby pochłonąć bezbożnych, i zamknie się znowu, aby przekazać ich na wieki najgęstszym ciemnościom, o czym czytamy w liście Judy. Od 11 do 13 wersetu. Biada im, bo chodzili drogą Kaina i dali się porwać błędowi zapłaty Balaama i poginęli przeciwieństwem Korego. Tacy są plamą na waszych ucztach miłości, biesiadując z wami, bez obawy, sami się pasząc. Są to obłogi bezwodne, obłoki bezwodne, od wiatrów miotane, drzewa późno jesienne, bezowocne, dwakroć zmarłe, wykorzenione. Wściekłe bałwany morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błędne, dla których pomroka ciemności zachowana jest na zawsze, na wieki.